Kielce są delikatnym faworytem, Paryż jest delikatnym faworytem. Szczerze mówiąc, w ogóle się nie skupiam na takich dywagacjach, kto jest faworytem, kto nie. Wychodzę do każdego meczu, obojętnie kto by to nie był, z chęcią wygrania i nie myślę o tym, czy oni są faworytem, czy oni mają lepszy skład, czy my, jak to wygląda personalnie, tylko liczy się to, żeby wygrać spotkanie. Potwierdzi się ta stara handbalowa prawda? Mecze wygrywa się obroną? Zobaczymy, po meczu odpowiem na to pytanie. Teraz nie wiem, ale no na pewno, która drużyna będzie bronić szczelniej i rzucać celniej, że tak powiem, to wygra to spotkanie, więc banalnie dosyć, ale to jest bardziej złożone niż to, czy wygra się obroną, czy nie. Jest dużo detali, które decydują, aczkolwiek wiadomo, że jeśli staniemy mocno w obronie, to będzie wszystko na plus.